Davik, widziałem coś. O nie! Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a ty jesteś widzem, który jeszcze nie zostawił subskrypcji i nie dał łapki w górę. Więc w tym momencie powinieneś naprawić swój błąd i macie na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mam nadzieję, że ci się udało. Jeśli tak, pochwal się w komentarzu, będę czytał. Uwaga, jestem dzisiaj z Dave'em. Masnodur. Masnodur. Jesteśmy w kolejnym odcinku, jak widzicie tutaj Davison znowu się ślini jak zwykle na mój widok, ale nic z tym nie poradzę niestety. Dobra, w każdym razie, Davik, czy już zostawiłeś łapkę w górę? Oczywiście, że zostawiłem. Jak jest łapa w górę, to jest pompa. Dobrze, dobrze. Wierzę ci, że zostawiłeś łapkę w górę. Dobra, Davison, chodź, bo zobaczyłem coś przed odcinkiem, muszę ci to pokazać koniecznie, bo tutaj patrz. Bo wlazłeś tu tak tego, a tu pisze, on żyje. Stary, ktoś dał mi wiadomość. Widzisz, tu nie wiem, no i tu nie widać, nie? I myślałeś, że napisze coś nieładnego, nie? Już mociło. A, rozumiem, no ale pisze, że on żyje, stary, więc mi się wydaje, że ten chłopak, którego zrzuciliśmy wtedy w nederze, że on dalej żyje i nie możemy na to pozwolić, stary, wiesz o tym? Nie, no ale on przecież kopnął w kalendarz, widzieliśmy to. No, niby tak, ale ja czuję, że on miał jakiś plan na to. Chodź, idziemy jeszcze zobaczyć do Emilii, do domku, bo czuję, że tam możemy znaleźć... mój kaktus mi sprzedał ciosa, ewidentnie. Dobra, chodź, lecimy tutaj do tego domku Emilii, bo czuję, że tutaj coś będzie coś, co musimy znaleźć. Dobra, uwaga. Dobra. Przeszukaj skrzynki, czekaj. Dobra, chyba już mam. Pierwsza skrzynka i chopie, już mam ten, bo chciałem powiedzieć, żebyśmy przeszukali skrzynki. Było? Otworzyłem, jest książka, stary, która się nazywa... patrz, jak się ona nazywa. Book and Quill. Co? Po prostu nie jest nazwana. No dobra, daj mi tę książkę. Aha, myślałem, że jest jakaś kreatywna nazwa, wiesz co, nie, dobra, piszę, słuchaj mnie, bo będę ci tłumaczył teraz. On żyje, jest napisane, muszę go znaleźć, mówią, że jest w piekle. Dobra, stary, stary, mamy podróż ale dzisiaj. Ale nie wiadomo, czy to mówimy w ogóle o chłopaku od Emilii. No, a o kim? No, o kim? Myślisz, że jest jeszcze jeden jakiś śmiałek? A może diabeł? Dobra, ale czekaj. Zwiedźmy jeszcze coś, tu znajdźmy. Nie no, diabeł to raczej nie, mi się wydaje. Dobra, czekaj. Akurat nie o to mi chodziło. Chodziło mi bardziej o to, że kuszą mnie te diamenty, które tu są i nikt nie korzysta. Wiesz co, wydaje mi się, że nikt by się nie obraził, gdyby kilka znikło. Co ty o tym sądzisz? Co? Ile bierzesz? A, dobra, Davik, wiesz co, widzicie, jaki on jest sprośny? To ci, kurde, będę tutaj teraz młotował tym mieczem. Przepraszam. Dobra, słuchaj, musimy się wybrać do tego Nethera, tylko musimy być na to gotowi, na wszystko, co tam spotkamy i na jakąkolwiek walkę z nim. Jesteś gotów na to, żeby się z nim brać? Bo ja na przykład nie. Nie, ale zobacz. Dlaczego ty takie rzeczy robisz? Chodź, wracamy, drewnianych siekiery się nie używa, rozumiesz? Dobra, chodź, ja lecę do siebie na chatę się uzbroić. Ale ja zrobiłem tą drogę, kurde, powinienem zostać nagrodzony. Gdyby nie ta droga, to by nie było jak stamtąd wyjść. Tak, dokładnie. Dobra, chodź, idź się uzbroić. Ale ja jestem, zobacz, ja chcę też zobaczyć, jak się uzbroić. Czekaj, musimy sobie coś wyjaśnić. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że ty chcesz się bić z tym napakowanym gościem, którego zrzuciliśmy z wysokości i myśleliśmy, że połamał giry, w jakimś, kurde, kaftanie? Co to jest? Nie jest kaftan, ty. W czym ty, kurde, do ludzi wychodzisz, co? Co to żelazna ma być? Zbroja. Ale ty się patrz. Nawet nie, kaktus cię bije, nawet kaktus cię uderzył. To jest żelazna zbroja. Ty nie zdziałasz tym nic, chłopie. To jest żelazna zbroja. Patrz. Stoisz w wodzie, zaraz ci zardzewieją te nogi, kurde, i będziesz miał tyle z tego. Dobra, zobaczymy, co ty ubierzesz. No, obserwuj, czekaj. A, chcę zauważyć, no. Czekaj, bo ja nie widzę, gdzie ja tu mam crafting, na górze chyba. No. Patrz, a nie, tutaj... Aha, bo ty zająłeś od Emilii diaksy i zrobisz za diaksy zbroję, ale, tak? Ale nie, zrobię ze swoich. Widzowie potwierdzą, że to są moje diamenciki. Nieszanujące się zachowanie. Aha, dobrze. Czyli już chcesz rozpocząć naszą kłótnię, tak? To już została rozpoczęta? W tym momencie? No, zostanie zakończona, jak kupisz Switcha. Dobrze, widzowie, kochani. Żebym kupił... Na 5, nie! Na 5 tysięcy łapek w górę, toż ci kupuję nie. Ja to zagłuszam, nic nie było. Ja mam inaczej. Słuchaj mnie, co teraz mówię.
100 wspierających u mnie na kanale, tam jest taka opcja, wspieraj koło subskrypcji, jeżeli nie wspierasz, to możesz ten 100 wspierających, chłopie, i kupuję Nintendo Switcha. I nagrywam odcinek na plusa z grania na Nintendo Switchu. 5000 lajków sobotę. I kupuję Switcha. Nie, no 5000 lajków to jest niewiele. Znaczy niewiele, wiele, ale ludzie to dobiją na luzie. Nie, musi być 10 tysięcy. Nie, to jest za dużo, 5000. Nie, 10 tysięcy, stary, 10 tysięcy. Nie, chłopie, kiedy ty ale muszą być sprawiedliwe szanse, czy ty to rozumiesz? 5 tysięcy lajków i kupujesz Nintendo Switcha. Nie, każdy 10 tysięcy. 10 na Instagramie jeszcze są podłoga. 10 tysięcy lajków i kupuję Nintendo Switcha. Dobra, chow, skakujemy do tego lideru. 10. 5. A możemy już zakończyć tą kłótnię, która nie prowadzi do nikąd? Nie, prowadzi do kupna Nintendo Switcha i zadowolony się nim sobą. Nie. Nie. Dobra, słuchaj, wróćmy do naszych rzeczy, które mieliśmy robić w tym odcinku, czyli znaleźć tego typa, bo on tu gdzieś powinien być. Tu go zrzuciliśmy ostatnio i tam na dole on wylądował sobie, nie? Ej, tam coś jest, stary. Czekaj. Obserwuj to tam. Faktycznie. Widzisz to? Tam jest jakiś budyneczek. Nie, my tam nie przejdziemy. Czekaj, trzeba iść najpierw tu. Jezus, myślałem, że tak skoczyłeś. Dobra, no ale skaczę za tobą. Nie! Wow, czekaj! Uważaj! Ty... Jedzenie masz jakie? No mam 60 chleba. A dobra, ja też mam w sumie dużo walić. O, dobrze, no to widzisz. To czemu mi zawracasz gitarę, jak już, jak ten? To jesteś hamem. Chodź, lecimy na dół zobaczyć, co się tam dzieje. O, czekaj, bo sobie spadłem tak, bo sobie przecierałem nosa. Dobra, chodź, już jesteśmy blisko, dobra, ej. Co? Ej, on spadł ewidentnie w tym miejscu, nie? Tak mi się kojarzy. Tak, tego tutaj nie było. Co ej, tu jest jakiś grób. Rip, mój chłopak. Góry, zimy. Ej, czekaj. Czy, powiedz ty mi, jaka dzisiaj jest data, bo to było wczoraj. Na 23. Tu jest 22. Ej! O kurczę, ale jaki grób, ale nie ma trumny, ty! No, on był taki duży, że nie wiem. Ty, no, ale ja nie ma go tam. Widzę. Ja tam kogoś widzę. Kogo tam widzisz? Ała, nie! Czy ty się dobrze czujesz? Do grobu chcesz mnie wrzucić? No nie, no... Ej! No... Kurde. Nie rób tak! Ja myślę, że jesteśmy przyjaciółmi. Ej! Nie udało się. Ej, kurde, stary! Co? Stary! Nie wchodź tu. Dobrze, nie wchodzę. Pęknie ci umysł. Nie no, ale co tam jest? Mój chłopak. Co? Twój? Nie. Mój chłopak pisze. Nie gadaj, że on żyje tam. Zejdź tu. Ej, on się rusza, widzę, że się rusza. Widzisz to? On tu jest, ale ma mało HP, możemy go szybko dobić. Ej, on jest faktycznie on. Czekaj, bo może jak on zaraz się na nas odpali, chodź tu. Ale dobrze się bawisz. Czekaj, powiększę tam naszą bazę. Bo jakoś tak ciasno się nam tu zrobiło. Dobra. No, lepiej nie. Dobra, słuchaj mnie. Plan. Czekaj, zamuruję, żeby on nas nie podsłuchiwał. Plan, jaki plan? Czekaj, bo tu ciemno jest strasznie. Uderzamy go z Daniela ze złotego miecza. Ty, jaki ty masz fajny gold miecz. Ja mam no, czarny. Fajny, nie? Pa, świeci się. Dobra, świeci idę go zabić. Jesteś pewien? Mogę? Jesteś Mogę? Pewien, że chcesz to zrobić? Nie, czekaj. Mogę wejść? Czy gdzie on jest? A dobra, jest tutaj już, myślałem. Możesz. Nie, czekaj, Mogę czekaj. Wejść? Czekaj. Ale, ej, ale czekaj. Zrozum mnie. Bo Co? On stąd w sumie nie ma jak wyjść. Aaa, czekaj. Znaczy no. w sumie sam go zrzuciłem. A nie! No to on mnie uderzył? Dobra, czemu ty się tak z nim pieścisz? Co ty go kilofem? Nie mam miecza. Ej, już ci się zniszczył? No. Super ten złoty miecz. Koniec. Zabiłeś go oficjalnie dzisiaj już. Dzisiaj Emilia nie ma chłopaka. Ej, ale on żył jeszcze i Emilia o tym wiedziała, że on jeszcze żyje. Nie, dobra, Emilia to jest kanciara chyba. Trzeba sobie z nią porozmawiać na poważnie, bo dzieje Patrz, się źle. Rzucam ci, żebyś się wykopał. Nie, ja już sobie wybudowałem. Ty, no ale... Dobra, wiesz co, ja mi się wydaje, że mamy już przekichane. Wiesz, oświetlę tu trochę, bo tu jest ciemno. Nie. Ale... Ona chciała szukać, że on nie żyje. Ale on żył! Ale pisze rip!
Ale no ale tu pisze RIP, ale go pogrzebaliśmy żywcem. Ktoś go tu pogrzebał. On tu wylądował, no złamał girę. Widziałem, jak złamał girę, widziałem to. Emilia ukrywała go przed nami. Właśnie chciała to go ukryć. Ale no to dlaczego mówiła, że żyje? On powinna zrobić, że on nie żyje i to już koniec. I wtedy byśmy powiedzieli, no i nie żyje i koniec. Ale ej, co tam jest? Gdzie? Tam! Skrzynka. No widzisz to? Ej, o ale co to, chodzi? Ale nie, to ja tu ze szwagrem chyba, ta. O, dobra, już myślałem. Stara skrzynia ze szwagrem już została nawet zniszczona. Wow, dobra, już się wystraszyłem, że to tutaj nie już... Nie bój się, Toast, my to piekło znamy już na pamięć. Dobrze. Ej, ale teraz musimy wrócić tam jakoś na górę. Jak ty sobie to widzisz? Ja smażink idę robić. O nie rób! Czemu? Czekaj, kusiło mnie coś zrobić, ale uznałem, że jednak nie. A, jesteś dobrym przyjacielem. No właśnie. Ale ty nie jesteś dobrym przyjacielem. Dlaczego tak twierdzisz? Bo chciałem wyjść z tobą, a ty mnie... Zamknąłeś mi klocek przed twarzą. Czy ty to rozumiesz? Ale nie. To było na plucie mi w twarz. Nie, i tak byśmy się na jednym klocku nie zmieścili. Ej, dobra, ale to czekaj, bo ty tu kopiesz beze mnie. Dobra, ale też no bo ja sobie kopię, wiesz, do góry, wiesz, żeby się... A, to ty się tak chcesz się kopać, dobrze. Ja tutaj dobrze. Czekaj, ja wezmę sobie pochodnię w drugą łapę, będzie mi tu oświetlać lepiej, o, i będzie więcej widać. Ty w ogóle jak ja tu... Nie no, mam jasność na maksa. Nie no, jakby tu było ciemno, gdybym miał ten. Dobra, ale tego trzeba dużo naprawdę. Ty już się kopiesz w górę? Tak, ja już jestem u góry prawie. Ja, chłopie, jestem górnik. Ja szybko jestem u góry. Gdzie ty jesteś? Ja już jestem przy portalu zaraz. Nie, ty mnie oszukujesz jakoś chyba. Brakuje mi 15 bloków, więc muszę szybko wykopać. I ja stąd śmigam. Gdzie ty się tak wykopałeś? Kurczę, czekaj, bo ja nie widzę. Dobra, ja wiem chyba już, gdzie się mogę kopać. Dobra, kopię się do góry. Dobra, wychodzimy, ale stary, co robimy z tym gościem, który... ten? Z tym śmigolem? No zostaw go po prostu, no przecież go już nie ma. Stary, to był zwykły golem. No dobra, ale nie, to był jej chłopak. Ona mnie zdradzała ewidentnie. Jesteś jej chłopakiem. No niby ta, ale nie do końca, nie? Chłopaki. Dobra, no trudno, wracamy z powrotem. Chłopaku. Trudno, rozwiążemy to w jakiś... Nie wiem, piszcie... Ja nie wiem, ja jestem strasznie zagubiony w tym momencie, Davik. Musisz... Chłopaku. Co? Nie możesz pozwolić, żeby cię kobieta zdradziła. Dobrze, No niby ta. Niby musisz pokazać, ale... Musisz pokazać, że ją kochasz. Musisz pokazać, że ją kochasz całym sercowym tostem. Serzym tostem. Musisz pokazać, że ci na nie dobra, zależy. Dobra. Będziemy o tym myśleć kiedy indziej. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. I napiszcie koniecznie w komentarzu, co o tym myślicie, co mamy z tym zrobić. Czy Emilia faktycznie mnie zdradzała z jakimś mój chłopakiem, z tym golemem. Mam nadzieję, że to był tylko jakiś nieśmieszny żart, ale tak czy siak, jakby nie było, zabiliśmy go, więc trochę lipa jest. Ale to nieważne. Widzimy się jutro, trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Oh.